Zaczynamy kolejny duży projekt związany ze starem 266. Tym razem będziemy przerabiać upalatora do ciężkiego terenu. Jak gdyby tu już plała została zdjęta, zostały zdjęte zbiorniki, rama. Musimy zrobić osłonę na reduktor i będziemy montować starze kubełkowe fotele. Tutaj jest stelaż, jak gdyby nożyce będą na poduszce, żeby była, kubełki były na pneumatyce. Zobaczymy, jak to trzeba będzie, trzeba przerobić fotel, ale będzie kubełek na pneumatyce, będzie się komfortowo jechało. Także zaczynamy. Tu mamy kolektor od turbo, bo do oryginalnego silnika zakładamy turbo. Elektrozawory już są wystawione do góry, więc tak to wygląda. Wjeżdża nowa chłodnica na pakę. Także układ chłodzenia musi być wydajny. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tu będą dwa zbiorniki tankowane z boku i na górze będzie chłodnica, czerpać będzie z naddachu powietrze z mocnym spalem i tu jeszcze musimy wsadzić gdzieś butlę z powietrzem. Taki patencik, zbiorniki są zdjęte. Zobaczcie, jak tu się pusto zrobiło, jeszcze butla z powietrzem została, też będzie zdjęta. Aż by można było się nim przemieszczać. Tu na ekstrakcyjny trochę jeździmy. Tu tak wygląda nasz układ pneumatyczny. Zawór, elektrozawory, wszystko od sterowania, także coś jest zrobione. No i snorkel na dachu. A tak wygląda tutaj. Mamy teraz już dużo miejsca. I tu widać małe co nieco naszą turbinkę. W naszym upalatorze rajdowym zaszły małe zmiany. Wyjechała butla z powietrzem i butla z powietrzem przyszła tutaj. Także jest zamocowana na nowych wzmocnieniach. Tutaj będziemy na ten. Tu też będziemy mieli dodatkowe wyjście na pompowanie kół. Więc tutaj tak to wygląda. Wstępnie chłodnica zamontowana. Tak to będzie wyglądać. Jest ze zbiorniczkiem wyrównawczym, więc będzie ok. Tu jeszcze zrobimy taki dolot powietrza, ale tak to wstępnie wygląda. Jest filterek, robić robotę. Starnie powinien się grzać na kopnych piachach. Będziemy upalać. Pierwsze przymiarki, no i wychodzi na to, że będzie pasować, także będzie fotel kubełkowy. Wjechał jeden, fotel drugi wjechał. Mamy troszeczkę zapasu do dachu, więc powinno być ok, że teraz tylko te kuby chcemy zamontować jeszcze na pneumatyce, żeby trochę się przyjemniej jeździło, więc działamy, będzie dobrze. Dzisiejsze zabawy przy starze. Filtry oleju, musimy znaleźć mocowanko. Wyjście chłodni, szukamy wyjścia do chłodnic oleju. Jak podłączyć pompę oleju? Więc alternator, mamy krótce od filtra, także dubiemy, sprawdzamy. Musimy też tutaj podciąć lekko ramę, żeby nam się zmieścił nasz patent. Także działamy, a tutaj na górze jest wlot powietrza zrobiony, taki łapacz powietrza do chłodnicy, który będzie zamontowany tutaj z tyłu. To też jeszcze musimy usunąć i wyprowadzić węże na tył chłodnicy. Jedziemy dzisiaj ze starem znowu, sobota rano, a my tu zaczynamy takie konstrukcje tutaj, żeby podnieść stara, podwórkowe, warsztatowe. Tak to wygląda. No i tak wygląda tutaj resorek, także ściągamy, dokładamy pióro, dodatkowy amortyzator, będziemy mieli dwa mocowania amortyzatora. Przerabiamy tutaj też czujniczki, żeby to wszystko w terenie nie pourywać. I tak to pokrótce wygląda. Także dzisiaj walczymy z przednim zawieszeniem. A tak wygląda amortyzator. Jak się jeździ starym w terenie i się troszeczkę upala i skacze. Zobaczcie, rozkręcił się amortyzator. Tu go troszeczkę rozerwało. Obudowa wleciała. I tam leży nakrętka, jest skręcona. Ona powinna być tu. Musimy trochę zmienić amortyzatory. To trochę mocniejsze. Tak samo musimy też uwiązać most, żeby przy wyskoku, odbiciu nie wyrwał amortyzatorów, które będą.
Zobaczcie to, świeżo wymieniony olej od wspomagania, jaka zupa. Tak się dzieje, bo dostaje się woda do zbiorniczka. Tu jest zbiorniczek. Tu jest gdzieś siteczko. Patrzcie, tu jest to siteczko i przez to siteczko dostaje się woda. My to musimy wyeliminować. Zbiorniczek będzie pod paką, więc woda już się nie będzie dostawać. Wymieniamy całe węże, te stalowe, ponieważ będziemy tutaj szli z przewodami do wody aluminiowymi, więc musimy zmienić węże. Tak to wygląda. Dlatego mogło być tak, że jak dostało obciążenia, to jęczało. Wyjęliśmy resor. Resor trochę waży. Włożyliśmy nowe mocowanie, skręcamy i będziemy wkładać. Tak to wygląda mocowanie tutaj resora, stworzeń. Wyszło bez problemu, także działamy.